Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Rocket League. Co się działo w Rocket League? Ej, drugi sezon już się zaczął, co wy gadacie? Przecież dopiero co skończył się pierwszy. Ja kochani, niestety nie mieliście przyjemności tego oglądać i może i lepiej, bo emocje były naprawdę ogromne. Sezon pierwszy, ligowe normalne spotkania punktowane zakończyły się. Jaki zakończył się sezon pierwszy dla mnie? No osobiście zdobyłem srebrną koronę. No, czyli w sumie nie aż tak źle, no ale lepiej by było, jakby była złota. Proszę bardzo, na potwierdzenie moich słów, na dowód tego, że faktycznie było aż tak źle. No, silver wleciał za sezon pierwszy. No, z tego co wiem, większość ekipy dostała brązowe korony, więc może aż tak źle mi nie szło jednak. Dobra, ale już nie gadając zbyt długo, po prostu zacznijmy grać. Ej, drugi sezon? Już myślałem, że wam pokażę, ale nie, jeszcze nie można. Jeszcze jako unranked, ale pojawiły się Rocket Laby, więc może tutaj się uda. Ej, ale widzicie liczbę graczy? O kurde. 6788 osób na całym ludzkim świecie w tym momencie gra w Rocket League. Kurde, jak dla mnie gra roku 2015 po prostu. No serio, w moim osobistym zestawieniu na PS4 ta gra wyprzedza nawet Wiedźmina 3, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, Dying Light, wszystkie inne gry. Po prostu z tą spędziłem najwięcej czasu i chyba bawiłem się najlepiej. No ale powiedzmy spędzenie mniejszej ilości czasu, chociażby z Wiedźminem trzecim, jest spowodowane tym, że po prostu kiedy nie nagrywam, to nie gram. No i pewnie dlatego. Nie, dobra, ale już zacznijmy czegoś szukać, bo tutaj może być to proces niestety długotrwały. Albo tak właśnie długotrwający. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak się zmienił mój samochodzik? No, praktycznie się nie zmienił. Dalej cylinder. No ale zmieniła się moja gra. Co prawda 41, czy chyba już nawet 43 ranga, która daje mi eksperta w tej grze. Tak naprawdę nie jest adekwatna zupełnie do mojego poziomu umiejętności, bo ja jeszcze totalnie zupełnie nie latam, a latają inni. Więc dobra, ale dobra, jesteśmy w spotkaniu 3,5 minuty ponad do końca, przegrywamy jedną bramką. Dobra, może się uda uratować drużynę już na początku. Ale dobra, okej. Po pierwsze, strzelić więcej bramek niż przeciwnik, więc minimum jeszcze dwie musimy huknąć i będzie pierwsza z nich, tak jest, dobra. Stop 141, ładnie strzelił, wypracował sobie akcję sam zupełnie. No nice shot, po prostu. No nie ma co kurczę tutaj się silić na bardziej poetyckie słowa. No ładny strzał, bramka, tak jest. Ej, jest, stop, to my wygrywamy 2-0. Dobra. To jeszcze teraz ten zespół dostał mnie dodatkowo, więc ten wynik naprawdę zaraz się powiększy. Nie, serio, nie chcę brzmieć zbyt arogancko, no ale troszeczkę czasu się przegrało. No i proszę bardzo, pierwsze mijęcie z piłką. No ale taka ściema, żeby stóp po prostu mógł wyprowadzić dobry strzał. Nie, serio, czasami po prostu wyskoczenie do piłki to już robi robotę, bo przeciwnicy jak widzą, że ty podskoczyłeś, to wiedzą, że jesteś w stanie ją sięgnąć. Bo skaczesz tylko wtedy, kiedy możesz piłki dotknąć. Nikt nie skacze tak po prostu. Więc dobra, zmyła. Taka ściema. Dobra, więc teraz tak, przyblokujmy piłkę, jeżeli poleci w moją stronę. Nie? No to dobra. To się akurat do mnie nie zmieniło. W dalszym ciągu nie stoję na bramce z reguły. No nie taka moja po prostu natura gry. Nie taki styl. Ale dobra, to muszę... Nie, tego się nie uda przejąć. Chyba, że to? Tak jest. Ważne, że nie w naszą stronę leci. No ale zaraz można skorygować, że w ogóle poleci w stronę przeciwników. Dobra, jest pięknie. Teraz tylko to... tego już nie sięgnę. Ale ojoj, niedobrze. Trzeba ją zebrać ze ściany. Kurde. No i coś się mijam. Coś się mijam, ale dobra. Nasi dobrze działają w obronie. Tam stóp chyba najlepiej ze wszystkich. Ale dobra, pozwól, że ja to spróbuję. Ej, nie. Niestety. No co jest grane? Ja nie mijałem się tak jeszcze mecz temu, serio, uwierzcie. Nie no dobra, cicho, spokojnie. To dopiero początek. Pierwsze spotkanie, pierwsze dosłownie minuty. Pierwsze kontakty z piłką, a tutaj już jakieś bicycle kicki wchodzą. Nawet podwójne. Więc spokojnie, spokojnie, zaraz wrócimy do pełni formy. Oj kurde, kolo, tak się nie mijaj, bo oni mogą to wykorzystać, no ale tyłem. Czasami warto po prostu podjechać, jest szybciej. No i w ogóle też mam nadzieję, że może teraz, kiedy zacznę regularnie nagrywać filmiki z odmętów własnego mieszkania, że może wtedy uda się dołączyć do jakiejś YouTube'owej ligi Rocket League, bo ta gra naprawdę, ona ma, cieszy się niesłabnącą popularnością, a mi sprawia nieprzerwaną radość od samego początku, jak się tylko pojawiła. I to naprawdę radość z gry w Rocket League jest naprawdę większa, im dłużej w to po prostu grasz. Nie, ale dobra. O losy tego spotkania chyba nie musimy się już przejmować zupełnie. No ale wypadałoby, żebym ja też swoją cegiełkę dorzucił do tego wyniku, więc no. Nie może być tak, że koleś ma wszystko w swoich rękach. 830 punktów, a ja ledwo 40. No nie. A potem zaraz oni zaczną odchodzić, no właśnie. Już zaczynają. Już zaczyna się opuszczanie gry, ale...
No ale mnie uprzedził, kurda, to się kroiło na dobry strzał na bramkę. Ja jeszcze dobrze widziałem, że oprócz tego, że tam już grają z jednym AI, to jeszcze dodatkowo jeden koleś postanowił się w ogóle nie ruszać u nich w drużynie, tam na bramce, ten FOM. Nie, chyba nie. Ale mi, kurde, przeszkodził, ale kto wie, to można jeszcze uratować, pewnie, że tak. Ale oni też dobrze grają. Ale dobra, kiedy nie masz turbo, warto pamiętać o tym, że jest jeszcze możliwość rozwinięcia większej prędkości po prostu. No, to było całkiem niezłe, muszę się przyznać. Po prostu robiąc salta, dokończając tam to zdanie. Dobra, widzicie, to jest właśnie ten mankament. Ale piękna obrona tam poszła, tylko teraz ją wybić, no. To jest właśnie mój mankament, że po prostu no nie sięgam czasami piłek tych, które są dostępne tylko dla latających. No ale proszę bardzo. Jest i brameczka mojego autorstwa, wreszcie. Dzięki wielkie za te pochwały. Nie no, strzał może był i dobry, ale zamysł nie był taki. To w sumie nie, dobra. Można ściemnić. Tak, strzelałem. A, oczywiście. Nie, dobra. Tym razem może first touch? No tak jest, tylko w first touchach minusem jest to, że dostajesz 10 punktów, okej, to jest akurat plus, ale minusem jest to, że wtedy na pewno piłka ląduje po twojej stronie. Na twojej połowie. Oj, ale uwaga, może... A! No i to jest też to. Czasami salta kończą się w takich miejscach, że po prostu nie jesteś w stanie już dosięgnąć piłki. No, o, ale tą jak najbardziej byłem w stanie. Dobra, koleś, zapomniałeś o turbo. A tak po prostu się nie robi, okej. Ktoś to wykorzysta? Ktoś to dobije? Prawie. Ale dobra, to jeszcze jest... Ach, prawie do wywalczenia. Koleś był zdecydowanie bliżej. Dobra, jakaś gra w obronie może? Nie, dobra. Już kontra. Nie, trafiłem na bardzo dobry zespół. No, zresztą widać to po wyniku. No, shot on goal zaliczony, ale to po prostu nie mogło przejść. Tam było trzech innych graczy w pomarańczowych kubraczkach. Choć nie, to właśnie kubraczek też złe słowo. Przywdziani w... Nie, przywdziani nawet nie, bo tam nie ma stroju. Po prostu, kurde, pomarańczowy lakier na samochodach. Ale dobra, skoro dobra drużyna, to można w tym składzie spróbować jeszcze coś zawalczyć. Dobra, good game. No, jeszcze kulturalny gracz do tego. No, ej, jak najbardziej warto zostać w tym gronie. No, chyba, że ktoś ze znajomych gra. Bo to też się mi czasami zdarza, mimo wszystko. Materiały na kanale się nie pojawiały, ale no, grałem, ej, oczywiście. Gracz zawsze znajdzie czas, żeby trochę pograć. No, tylko niestety w moim przypadku nie na nagrywanie, ale jak będzie własne mieszkanie, to już to nie będzie w ogóle problemem, serio. Każde moje granie będzie mogło zostać uwiecznione i do tego przyzdobione moim głosem w komentarzu. Tak po prostu. Dobra, dwóch graczy, wszyscy się boją, więc dwa kompy. Kurde, dwa razy AI w drużynie przeciwników. O, czasami AI gra lepiej od żywych graczy, ale no, niestety nie na tym poziomie już raczej. Dobra, ktoś to dobije, czy może ja na wstecznym? To mi zaliczyło jako strzał na bramkę. No nieźle. No i taki był zamiar teraz. Serio. A jak widzicie, dobra gra w bloku tutaj. Oj, ale to może wpaść. Kurde, koleś, no. Na szczęście był na posterunku. Teraz pytanie, czy on to sięgnie? Nie. Na szczęście sięgnę ja. Można od razu to tak zagrać. Inaczej, doszedłem już do takiej wprawy w Rocket League, że to już nie jest samochodzik, który jeździ za piłką. To jest po prostu gracz, który stara się za wszelką cenę zrobić to, żeby po prostu dotknąć się z samochodzikiem piłki. I naprawdę już nie jeżdżę przód tył, tylko to jest autentycznie, chcę wskoczyć w tą stronę, chcę polecieć tam, fajnie by było tam się znaleźć, zablokować tą piłkę. I po prostu rzecz się dzieje. Więc to już zdecydowanie lepiej, kiedy nie ma tego ograniczenia. No i czy to zamienimy na bramkę? Raczej nie, ale koleś też niezłe bloczki. Ach, źle się odbiła. Nie ta jak chciałem. Ale co z tego, i tak się uda to przejąć. Pach, piękne odbicie od ściany. To jest akurat to, co mi często gęsto się zdarza i wychodzi, ale no niestety. No to jest nieporównywalne z lataniem, jakie prezentują inni gracze, serio. Kurde, jednak sięgnął. Ale dobra, zagra? Zagra, ale... Ale... No, i czy to się uda wturlać? Nie, ale... Nie, zero dobitki, no. To jest właśnie to. Wszyscy lecimy w jednym momencie do tej samej piłki, więc często się zdarza po prostu, że ktoś jest szybszy. Oj, to nie może wpaść. No. Clear ball. Jeszcze nie save, no ale było blisko save'a. Nie, tego nie sięgnę, ale... No, oni tam latają jak szaleni, serio. Muszę się tego nauczyć. No ale nie chcę próbować po prostu w meczach, najzwyczajniej w świecie. Oj, nie, to nie wpadnie. Za wysoko.
Ale dobitka? Jak najbardziej. No i wychodzimy na prowadzenie. Pozostanie w tym zespole jak najbardziej się opłaciło. Ej, ale nie, stop! Zespół został totalnie przemieszany. Stop, jest w drugim zespole, kurde. Nie no, nice shot oczywiście. Trzeba pochwalić swoich. Dodatkowa motywacja zawsze się przyda. I znowu, first touch, ale... Czy coś więcej z tego? No, tutaj prowadzimy piłkę, ale... Aaa! Delikatnie wolniej, piecho. I nie w tą stronę, nie w tą stronę, bo właśnie, no kurde, mogą mnie nabić, tak jak teraz to zrobili. No ale bicycle kicki wchodzą, nie wiem po co czasami, ale... Ważne, że są. Okej, okay, to... A, ja bym to przejął, ale w sumie dobre uderzenie. Centymetry. Ale koleś na miejscu, koleś na miejscu. Ważne, że mogę liczyć na swoich teammate'ów. Co prawda, to jest to totalnie nieporównywalne ze zdarzeniem, jakbyśmy... Kurde! Mieli teraz możliwość komunikacji głosowej. No, ale takie rzeczy powiedzmy lepiej z Polakami tylko. Bo czasami angielski niektórych Anglików pozostaje naprawdę wiele do życzenia. Nie w tą stronę, maleńka. W tamtą bramkę. Oj, kurde, nie w tą, totalnie nie w tą. Porąbały ci się kierunki, piłko! Oj, ale... Dobra, jakby co, nawet jakby oni nie dali rady, to ja tam już byłem na miejscu. Ej, dobra, idealny moment na kontrę. Ej! Piękny strzał, koleś. Myślałem, że będziesz ewentualnie podawał, że zaliczysz sobie asystę. A tutaj naprawdę pierwszego sortu strzał poszedł. Co prawda w środek bramki, no ale... Ej, nie wiem czemu ten Rod X330 pisze te wiadomości, jak dokładnie to samo można po prostu skrótem klawiszowym zrobić. Może nie podobają mi się wersaliki. Tam nice z wielkiej litery jak najbardziej. Ej, ale w sumie shot jest z małej, no to wszystko dobrze, koleś. Totalnie niepotrzebnie strzępisz sobie palce. O, ale tam pograli, widzieliście to! Nice shot, great pass, dokładnie. Piękna składna akcja, no jakbyście umówili na to wysunięcie tutaj. Kurde, pięknie. Po prostu wow. Nie, ale serio, z taką drużyną aż dobrze się gra, tylko no... Nie dają mi tutaj zabłysnąć. Chyba, że teraz... Kierując delikatnie piłkę do siatki. W taki oto lamerski sposób na 3 razy, no ale... Dodatkowo shot on goal jeszcze wpadło. Ja no po prostu wywalczyłem z środka i trzeba było jakoś skierować do bramki. Na 3 razy, no ale liczy się końcowy efekt. 4-0. Jak tam z punktami? Kurde, czemu piastuję ostatnią pozycję? Ej, wcale aż tak źle mi nie idzie. Good job, Mar. Mar w sensie co? Że marzec? No i dzień dobry. Tak to się robi, great pass, koleś. Nie, naprawdę piękne wysunięcie od ściany i tylko starczyło to dobrze celnie uderzyć na pełnym bucie. No i tak się strzela bramki. Po prostu. 5-0. No zaraz zacznie się odchodzenie pewnie ekipy z drugiego teamu. Choć nie. Tom i Mar i Stup to są godni pochwały gracze. No chyba, żeby jeszcze to wpadło z środka, no to nie wiem, czy nawet oni by to wytrzymali. Oj, ale czyżby honorowa bramka? Tak, oj nie, albo nie, albo nie. No zablokowałem, ale... No mogą to dobijać. O, save. Podwójny nawet. Tak mi to zaliczyło. Dobra, koleś, piękne wysunięcie, podejrzewam, będzie. Aj, samobójcze trafienie i dzięki temu moja asysta. Tutaj update'ów było dużo, dużo aktualizacji, ale akurat tego nie zmienili. W dalszym ciągu nie liczą tutaj samobójczych trafień. Zawsze strzela ktoś z przeciwnej drużyny. Ej, ale ten śmiech totalnie niepotrzebny. Serio, no zdarza się po prostu. Happens. I zresztą zaraz to napiszę. Oj, patrzcie, jednak nie po każdym first touchu piłka ląduje nie na tej połowie, co powinna. Patrzcie, bicycle kick zaliczony, jeszcze asysta, jak to wpadnie. Tak jest! No kurde! Woo! Nice shot! Ale spójrzcie na to, ja w ogóle nie w tą stronę grałem. Totalnie nie w tą, ale dzięki temu właśnie to wpadło. Bo nie podejrzewam, żeby on tak samo uderzył idealnie. Dobra. Lecimy z tym koksem. Jeszcze można, może do 10 uda się dobić w tym spotkaniu. Kto wie, trzeba być optymistą. No jak oni będą grać tak jak grają teraz, to na pewno się uda, proszę bardzo. I kolejna asysta. Playmaker. No i dodatkowo. Ile to jest? 5 asyst w jednym spotkaniu, tak? O ile się nie mylę. Ile mamy? 3, nie, więc wystarczą 3, żeby zostać playmakerem, czyli tym, co rozprowadza piłki w spotkaniu. No i dobra, w sumie czy zasłużenie? No nie bardzo, bo takie celowe podania to może nie były, ale... Ja mówię, liczycie końcowy efekt. Na, jakbym to tylko szturknął, to by poleciało w kierunku bramki bankowo. No dobra, gościu zagra pierwszy, wiedziałem, no ale...
trzeba przewidywać zachowania innych graczy i wtedy naprawdę można nawet z pozornie beznadziejnej sytuacji rozprowadzić całkiem ciekawą akcję. Proszę bardzo. Chociażby teraz. Oni tam w trójkę się męczą, ja jestem sama, moi tylko czekają na dobrą piłkę. No, dobra, jest delikatnie zagrana. No i teraz. Koleś, kurde, to było moje. No ale dobra. Gramy przecież drużynowo, jeszcze nie to kto strzelił, ale to że strzelił. 9-0, 13 sekund na strzelenie 10 bramki. No, czy to jest do wykonania? Jak najbardziej, tylko trzeba się naprawdę mocno sprężyć. I drugie spotkanie zakończone, pozostanie jeszcze jedno. No to już sorry, ale musiałem po prostu z bramki wystartować, tak się po prostu nie robi w spotkaniach, no ale serio, zależy mi na tej 10 bramce. Koleś, no kurde, nieczyste konto. Oj nie, nie, no na czyste konto mogłoby zostać zachowane, no ale, no sorry. Bez ryzyka nie ma zabawy po prostu, no ale mogłem to wyciągnąć, sorry, mój błąd. Tutaj, to salto do tyłu mogło być lepiej wymierzone. Ale, no co, spotkanie i tak wygrane. 780 punktów ja inkasuję. Oj, choć nawet 10 było przez sekundę jeszcze osiągalne. W tamtym zestawieniu, bo tutaj ostatnie sekundy są przeciągane w nieskończoność zazwyczaj. Ale nie przy takich wynikach. Dobra, kochani, jeszcze jedno spotkanie w tym materiale. Dobra, ekipa zostaje. Zostaniemy znowu przesortowani, bo nikt się nie pochwapił o rematch. No ale spokojnie. Jest dywersyfikacja. No, trudne słowo, może nie powinienem go używać. Dla własnego dobra oczywiście, bo już mi się język zaplątał. Dobra, z Red Bullem powinno być dobrze. Kurde, ale Red Bull pewnie będzie latał. No chyba, że reklamy faktycznie kłamią. Jak dobrze wiemy, tak jest w rzeczywistości. Dobra. Jest coś z tyłu, więc jakby co, I got it, choć tam goście ma jeszcze lepszą pozycję. My friend! Czyli co, czyżby dokonano totalnego przemieszania składów? I gra przyjaciel kontra przyjaciel? Tak jest. Chyba. Bardziej mówiłem, tak jest pod kątem tej strzelonej bramki. Nie, koleś chyba jest jeszcze lepszy od stupa. No ale zobaczcie, widzicie to? On nawet nie polatał zbytnio. Ale starczyło delikatnie tylko unieść pojazd, żeby wyprowadzić taki strzał, więc ja po prostu muszę się tego nauczyć. Nie, a poza tym widzieliście Red Bulla, jak momentalnie stchórzył. Zobaczył, że bramka wpadła w mniej niż 10 sekundzie i już stwierdził, że nie, to chyba meczyk nie dla niego. Ej, no kurde, abym wiedział, że to jest AI, to bym naprawdę celował, bo myślałem, że dotknie pierwszy, po prostu chciałem ją przeciąć. No, ale nie było takiej konieczności. Dobra. Ech, tu wyżej. Ale spokojnie, spokojnie. Byle odbić od ściany w dobrym kierunku, dokładnie, tak jak ten koleś. No bo ja tu na wstecznym, ale to naprawdę nie robi mi różnicy żadnej. Wręcz przeciwnie. Dzięki temu później, kiedy piłka odbije się w złym kierunku, jestem do przodu ustawiony, tak jak powinienem. Dobra, moja. Czy uda się to od razu strzelić? Nie, na pewno nie, ale podanko wyprowadzić jakieś dobre jak najbardziej. Dobra, akurat to było złe podanie, ale mogę się poprawić teraz. Ważne, żeby oni je dotknęli. No ej, ale ludzie, wywalczcie o te piły, no kurde. Tak jak ja teraz, no. Aaaa, obronił. Stał w dobrym miejscu. A poza tym też strzał nie był zbyt dobry. No i to jest to. Flyer zawsze wygrywa z jumperem. Po prostu. Mój podwójny skok nie jest na pewno tak wysoki jak możliwość wysokościowa, jaką ma ktoś, kto po prostu lata tym pojazdem. Oj, 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 przeciął. Ale się można było spodziewać. Teraz tylko nie pozwolić, żeby oni tego dotknęli, nie? No dobra, może nie tak dobrze jak chciałem, to zrobiłem, ale jeżeli piłka nie idzie przez środek boiska, no to jest lepiej. Po prostu lepiej. Bo zagrać dobrą piłkę z boku. Ej, dobry strzał. Choć liczyłem, że będziesz podawał. Nie. Ja bym wiedział, że to nie wejdzie, to bym był lepiej ustawiony, ale spokojnie. Jest jedno bramkowe, co prawda, ale jednak prowadzenie. Więc nie trzeba grać zatrwożonym. Ale oj, to się może zmienić. Nie, kurde, najechałem na kant. Nie, to jest zawsze tak upierdliwe. To jest takie zło. Dobra, jest wybita. Co prawda troszeczkę wszedłem w wybicie kolesia z drużyny, no ale dobra, trudno. No, czy sięgnę ją ze ściany, tak jest, dobra. Teraz pytanie, czy oni się połapią? Pewnie, że się połapali, ale nikt nie trafił. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej moja piła, ale no, tutaj już ze ściany zbierają. No to już nie ma się co dziwić, tutaj większość już po prostu ma ekspertów, tam mistrzów niektórzy już mają. A niektórzy o dziwo nie mają po prostu rang, jak ten chociażby ode mnie z teamu.
Marzec, czy tam, kurde, nie wiem jak to rozczytywać. No może Mar po prostu, od Marka. No niby dobra centra, ale jednak nic z tego nie wyniknęło. Może teraz, po poprawce, kurde. Też warto zabierać przeciwnikom ich, powiedzmy, sfery, orby, no nie wiem jak to ładnie po polsku. Kulki dające turbo. Warto im to zabierać, bo później mają wystarczającą prędkę, żeby dojechać do każdej piłki i dobijać takie, kurde, piłki totalnie z niczego. No i niestety to z mojego podania. No great pass, no niestety, no. Moje to było podanie do przeciwnika, no ale sorry, tak trzeba było zagrać, bo inaczej ona by poleciała do przodu. Ale spokojnie, 1-1 to jeszcze nie jest wynik przesądzający o losach tego spotkania, spokojnie. Jeszcze jakąś brameczkę na pewno uda mi się urwać tutaj. Dobra, do boku, ważne, żeby im zabrać. Bo oni też patrzą na turlotu piłki, oni wiedzą, gdzie ona poleci, jeżeli turlotu nie zostanie po prostu przecięty przez nikogo. No i wtedy jak przecinasz taki tor, to tylko tak to się kończy, że wpadają bramki, dokładnie. I 2-1, znowu prowadzimy. No znowu żadnej bramki mojego autorstwa. Kurde, no każdy po jednej jakby rzucił. Byłoby spoko. Bo naprawdę nie zasłużyłem na to, żeby być na końcu tego trójkowego zestawienia, ale spokojnie, spokojnie. Nie gramy tutaj na punkty, gramy na zwycięstwa. I na dobrą zabawę. To w sumie przede wszystkim. Ej, ładny strzał, koleś, nie wyjeżdżaj tak, jak zostajesz z tyłu jako jedyny. Ktoś musi pilnować bramki. Dobra, mam, spokojnie. Damy radę coś z tego zrobić. Dobra, mam wrażenie, że zatrzymałem tą piłkę. Nie tak jak chciałem, no ale... Oj! No, kurde, koleś, tak nie do końca dobrze. Aaaa, ale zmoczyłem. Ale spokojnie, spokojnie, jeszcze to uratujemy. Tak jest. No, nie, raczej nie sięgnę ze ściany. Aaaa, blisko. Centymetry. Dobra, mi clear ball zaliczony. A i teraz powinien być chyba safe, bo to leciało w światło bramki jak nic. Jakby to było podwójne odbicie, to bym sięgnął i zablokował. A tak to niestety, muszę tutaj na double jumpie coś wskurać. Ej, udało się. A to jest naprawdę rzadki widok, że ja na podwójnym skoku wygrywam pojedynek główkowy, kurde, z kimś to lata. Kurczę, nie strzelaj do naszej bramki. No ups, no zdarza się, ale w sumie no problem. Happens. No widzicie, headsety przygotowane już były wcześniej. Czyli w mojej konwersacji z kimś pojawiło się takie słowo po prostu. Pewnie zdarza mi się grać z ekipą, ja jak najbardziej. Jestem jak najbardziej otwarty na takie praktyki. Teraz, kiedy obroniłem pracę magisterską z gier, pracuję w firmie, która zajmuje się grami, w portalu growym, w GameDocie. No piszę tam teksty, kurde, to już naprawdę pokazałem chyba dobitnie, że gry wideo to nie dzieci nada. Więc nawet mimo swojego wieku mogę się tym jak najbardziej i jak najpoważniej zająć. Więc i moje konwersacje wewnątrzgrowe jak najbardziej nie powinny dziwić nikogo. Ej, ten odcinek będzie chyba pod tytułem jak najbardziej, bo to słowo, ten zwrot pojawia się tutaj nadzbyt często i nawet zbyt często. Dobra, sięgnę. Nie sięgnąłem, oj nie. Nie, 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 5 sekund do końca, no nie, jest 2-2. To gwarantuje nam overtime. Ach, dobra. Teraz nie stracić, a strzelić. No i emocje w tym ostatnim spotkaniu, nic tego nizowego. Oj nie, 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 nie. Spoko, spoko moja. Jeszcze nawet dobrze skierowana. No i może to się uda przejąć. Nie. Nie, na pewno nie w ten sposób. Oj, mijają się wszyscy i piechol na wstecznym, tak jest. Oj, to wpada. I to po prostu musi wpaść. Nie! Wybili z linii! No co za kurde farciarze! Dobra, wybiłem bramkarza im z linii, więc warto, no właśnie, skierować tą piłkę tylko tam w dobry rewir i każdy jest w stanie to dobić, bo nie mają bramkarza. Dobra, no nie! Tak nie można robić, nie można tak się mijać w overtime, to się może zemścić! Dobra, na szczęście nie, bo oni polecieli za tą piłką jak szaleni, ktoś powinien z tyłu zostać i to się naprawdę może źle na niej skończyć. No i piękny strzał, dokładnie o tym mówiłem. Thank you very much, ludzie odchodzą, great pass. Wyprzedziłem gościa, który lata. Podwójny skok, ale w sumie bardziej... No nie wiem, czy to był strzał bardziej, jego czy mój. Ja też chciałem strzelić te rewir bramki, no ale w sumie, czy to ważne? Pewnie, że nie. Ej, MVP wpadło, dzięki tej bramce w overtime'ie. Nieźle. Dobra, kochani, Rocket League kończę, teraz przesiadamy się na Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!